Hej, z tej strony Pakul i zapraszam na przedostatni test z cyklu Portala. Portal. No i dobra. Test numer... Zaraz zobaczmy. The experiment is nearing its conclusion. The Enrichment Center is required to remind you that you will be baked and then there will be cake. Na test numer 18. I teraz tutaj mamy już wszystko dostępne, poza cake'iem, czyli poza ciastkiem, tak zwanym. Tutaj nas ostrzegają przed niebezpieczeństwami. I mamy przedostatni test. No i co? I potem pewnie koniec gry. A może coś twórcy specjalnego dla nas przygotowali? A może nie? Zobaczymy. O, wiadomo, oczywiście, ja tę serię nagrywam milion lat później. W sensie... 13 właściwie, nie milion, ale 13 lat później. 14. Tak na dobrą sprawę. Więc co, nie ma co przedłużać. Lecimy standardowo. Okej, okay, jak wygląda sytuacja? Sytuacja... Jak tu chcę podejść, zobaczyć co tu jest. No, tutaj już nie jest tak kolorowo. Ale chyba nie powinienem wchodzić zgodnie z testami w te miejsce, z testami przygotowanymi przez naszą SI w te miejsca, a mimo to wchodzę. Courage is not absence of fear, not never bad. Now. Okej. I coś czuję, że nasza SI nie przewidziała tego, że będę wchodził w takie miejsce i chyba jej się to nie będzie do końca podobać. No ale dobra, chodźmy tutaj. Poeksplorujmy. No ale cóż, mogła się nasza SI lepiej zabezpieczyć. Że te drzwi nie działają. No dobra, ale wiemy już, że poza tymi standardowymi testami, takimi jakie robimy na co dzień, jest jakiś zewnętrzne, nie wiem, pomieszczenia administracyjne? Nie wiem, czy dobrze to nazwać, ale są jakieś pomieszczenia, które nie wchodzą w skład testu i widzę, że gdzieś są bugi w tym całym systemie. Gdzie możemy się dostać do takich pomieszczeń, tylko z tego co widzę na razie nie płyną żadne korzyści ani niekorzyści, no poza wiedzą tak naprawdę o takich pomieszczeniach. Zrobimy to pomieszczenia użytkowe. No dobra, a my wróćmy w takim razie do naszego testu. Okej, więc mamy pierwsze wyzwanie w tym momencie. Teraz musimy zrobić skok w ścianę. No, powiem szczerze, było blisko, ale się udało. Oczywiście kamer nie możemy strącić, ale możemy iść dalej. No to cyk. Nie wiem, czy to ta platforma przylega do ściany, czy nie. Lepiej sobie postawię ten portal tutaj. Dobra. Przylegała na szczęście tutaj do ściany. Stamtąd przyszliśmy. Okej. Okay. Jak wygląda sytuacja tutaj? Tutaj mamy kolejną platformę. Mamy wszędzie... wodę, której nie powinniśmy mieć. Nie, nie jest to wysoce tak naprawdę trudne. Ponieważ możemy bez problemu sobie z tym poradzić. Ja rozumiem, że tutaj do tego wyjścia nie wejdziemy. I sobie portal możemy postawić tutaj. A tutaj musimy się nieco rozpędzić. Za pierwszą próbą tak naprawdę udało się tutaj doskoczyć. Dobra, tu powinien być jakiś cube z tego co rozumiem. Bo widzę, że tutaj mamy znowu siłowniki. Wow, co ja tu widzę. Dobra, spróbuję się ukryć. Nie patrzyłem, jak te lasery działają tak naprawdę. Dobra, i rozumiem, że tutaj już jest koniec. Vital testing apparatus destroyed. No dobra, jak to rozegrać? Hmm.
Dobra. Mam ochotę najpierw pozbyć się tych pseudorobotów. Właściwie to mógłbym się tak ich pozbyć. Jeszcze jakby mi tamtego strąciło, to już byłoby super, ale za dużo też nie można wymagać. Dobra, stawiamy tu portal pierwszy. Drugi stawimy tutaj. Bardzo prosto po laserach można się ich pozbyć tak naprawdę. No bo widać w momencie, w którą stronę jest otwarty laser i w którą stronę leci. W momencie, jak teraz tutaj wystrzeli kulkę, to powinno nam strącić tego robota. I tutaj jak wystrzeli kulkę, powinno nam strącić tego robota. A, nie trafiłem. Ale to nic. Tu sobie postawimy w takim razie portal. I drugi sobie postawimy, myślę, tu. I po robocie. No dobra. Roboty mamy załatwione w takim razie. Z wykorzystaniem sprytu. Okej, teraz potrzebujemy otworzyć te drzwi tutaj. I to już nie będzie takie proste z tego, co mi się wydaje, bo nie wiem jeszcze, co otwiera te drzwi. Tam jest kamera Companion Cube. Właściwie to sobie portale myślę. Myślę, że jeden sobie postawimy tutaj. Kamerę sobie utopimy. Albo i nie. Tutaj ten portal sobie postawimy. Tam portala postawić nie mogę, ale możemy sobie wskoczyć na dół. Czy to pojedzie? To na razie nie pojedzie. Ale możemy sobie zeskoczyć w dół. Ewentualnie wyjdziemy sobie tym portalem. Zobaczymy, co nam to da. Czy nam to coś da, czy nam to nic nie da. Ewidentnie nam to nic nie daje. Na razie. Poza tym, żeby się skądś gdzieś wybić w jakieś fajne miejsce. Okej. Spaść z dużą prędkością mi się wybić. Tylko nie bardzo mam pojęcie, gdzie. Może tam. Żeby tam się wybić, to by fajnie było, myślę, wybić się tak naprawdę. Stąd się tutaj nigdzie nie wybije. Ale cóż, musimy w takim razie spróbować się wybić z tego miejsca. Ja nie wiem, czy uda mi się nabrać takiego pędu. Ha. Takiego pędu, czy uda mi się nabrać, żeby tam doskoczyć, tak naprawdę, nie mam pojęcia. No bo ten przycisk, który nam otwiera to, jest tutaj u góry. Właściwie jest tutaj u góry. Dobra, chyba trochę przegiąłem. A możemy go otworzyć w ten sposób, tak naprawdę. On się otwiera na bardzo krótko z tego, co widzę. Więc będziemy musieli to zrobić w trochę inny sposób. Wow! On naprawdę na krótko się otwiera. Dobra, to spróbujemy może trochę innego manewru w takim razie. A mianowicie spróbujemy tam wskoczyć. Zobaczymy, czy to będzie miało sens. Może i dałoby radę. No, ale na pewno nie w ten sposób. Może i by dało radę, ale na pewno nie w ten sposób.
jeszcze jeden pomysł. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Nie w tą stronę tak naprawdę. Właściwie to chyba w tą stronę muszę otworzyć ten portal. No i sprawdźmy. Leć, 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 leć! Okej, co dalej? Dobra, chyba wiem, za drugim razem jak będę przelatywał, muszę postawić portal pomarańczowy tutaj i zobaczymy, czy uda mi się wybić. Gdzieś tu, myślę. No i mi się udało dolecieć tutaj. Okej, kolorowo. Aha, tam się wyjście otwiera. To trochę nie o to mi chodziło. Tak naprawdę. Ale pytanie, co ja potrzebuję tutaj? Aha, ja potrzebuję i tak to otworzyć tutaj. Więc chyba jednak trochę za szybko tutaj dotarłem. Powinienem sobie tak naprawdę dać trochę więcej czasu, ponieważ nie chcemy jeszcze stąd tutaj wychodzić. Chyba. Chyba, że możemy. Aha, nie, bo jakiegoś cuba potrzebuję. Dobra, dobra, otwieraj się z powrotem. Tego cuba potrzebuję, który się tam znajduje. To nie będzie takie proste. Oj, nie będzie. Nie będzie takie proste. A może jednak. Dobra, mamy platformę, ale co nam daje ta platforma tak naprawdę? No, coś nam daje na pewno, tak? Chodzi w jedną i w drugą stronę. Stawmy sobie tu portal na wszelki wypadek. No i teraz by pasowało wybić się tam, po cuba. Ale nie wiem, czy to będzie takie proste i możliwe. Chyba jednak nie bardzo. Jak to zrobić? Dobra, tutaj mamy przycisk, który to otwiera. Potrzebujemy się dostać do tamtego cuba. Wydaje mi się, że tego musimy użyć na pewno w jakiś sposób. Rozpędzić się, tylko że... Musimy się rozpędzić naprawdę wysoko. A żeby rozpędzić się naprawdę wysoko, musimy się rozpędzić na dwa razy, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Muszę wystrzelić dokładnie nad drzwiami. Właściwie to może nawet nie nad drzwiami. Nie no, nad drzwiami muszę wystrzelić. Albo nawet trochę bardziej po prawej stronie, czyli tutaj będę musiał bardziej wystrzelić. No dobra, spróbujmy w takim razie. Aj, skopałem. Nie takiego manewru się spodziewałem. Tutaj muszę gdzieś wystrzelić. Nie tak to miało być. Muszę gdzieś wystrzelić, ale to jest za mało tak naprawdę. No dobra, spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Robimy cyk. Chyba, żeby gdzieś może stamtąd. Tam jest jeszcze portal. Może tam portal zrobić tak naprawdę, żeby stamtąd dolecieć tutaj. A to bym musiał, który tam wystrzelić. Pomarańczowy.
No dobra, spróbujmy. No nie, nie tak to miało być. Wpadłem na platformę, chociaż może. Jakbym tam wyszczelił pomarańczowy i nie zahaczył o tą platformę. Albo może i o tą. Bo tutaj mi raczej to nic nie da. Tam nie, tu na dole nie ma nic. Ale żeby tam skoczyć, nabrać takiego pędu. Dobra, spróbujmy to zrobić jeszcze raz w takim razie. Spójrzmy portal w tą stronę, skaczmy. Nie, za każdym razem zahaczam o platformę, niepokoi mnie to. To sprawdźmy jeszcze jedną rzecz, czy te ściany... Aha, tutaj raczej nie ma za bardzo możliwości, żebym... Chociaż na tych ścianach mógłbym coś takiego, taki manewr przeprowadzić. Chodzi mi o to, żeby nabrać trochę większego rozpędu i nie zahaczyć o platformę w żaden sposób. Z tej platformy mi nic nie da, ponieważ nie mam za bardzo gdzie tutaj postawić portalu. Już myślałem, że mi da możliwość rozwiązania jak skoczę z kontrolem, ale nie. Pytanie, czy... Czy jest możliwość pominięcia tego w jakiś sposób, nie wiem, strzelenia tu? Chociaż jeżeli zahaczam o platformę tak naprawdę, moment, jeszcze jedną rzecz chcę sprawdzić. A jakbym strzelił tutaj? Dobra, jakbym strzelił tutaj, to jest szansa, że się to uda. Właściwie to tutaj. I właściwie to tutaj, nad tym. I właściwie to wyżej, jeszcze po tam. Więc będę musiał strzelić tam, a potem strzelić tam. No dobra. Nie wiem, czy to się uda. Chociaż nie bardzo się to udało. Ale może jeszcze inaczej. Zrobimy tutaj tak. Oczywiście strzelimy tu. Czy za bardzo strzelam pod nogi? Muszę strzelić trochę wcześniej w takim wypadku. Coś mi się wydaje, że to przekombinowuje tą zagadkę, ale dlaczego by się tutaj nie pobawić? Okej, i muszę trafić w taki sposób, żeby... nie rozpędziło dalej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj... stąd od razu lecieć tam? Chyba dobry. Dobra, zaczynamy zabawę. Aha. Jednak nie do końca, bo tracę na prędkości lecąc na taki dystans, a to nie jest dobre. Więc jednak ten mój pierwszy pomysł był chyba lepszy. Strzelamy tu, wyskakujemy tu, strzelamy tam i lecimy. I znowu zahaczyłem o tą platformę nieszczęsną. Dobra, ale wychodzi na to, że jest całkiem niezły. Niezłe to rozwiązanie. Zahacz o platformę! Kurczę, nie trafiłem. Tylko jak otworzę ten portal tutaj, to trochę słabo. Bo jak tam otworzę pomarańczowe, to niebieski muszę znowu tutaj otworzyć. Trafić w niego i pomarańczowy po drugiej stronie, żeby wlecieć. No dobra, jest to możliwe. Może po prostu mam na te platformy w jakiś tam dziwny sposób wskakiwać. Na przykład w ten sposób. Ale co mi to daje? Jeszcze właściwie nie wiem, co mi to daje.
dodaje, że jestem na platformie. Nic mi to chyba nie daje. Jakbym był na tamtej, to mi coś da. Chyba też mi nic nie da. No dobra, spróbujmy w takim razie szczęście jeszcze raz. To nie jest chyba to rozwiązanie. Dobra, jedna plansza, jedna łabigówka, a już tutaj siedzę i siedzę. Nie wiem, może... Może jednak coś innego. Ale tak, do tego jesteśmy bez problemu w stanie dojść. Się tu rozpędzimy, spadniemy tu, to nie osiągniemy takiego super skoku, żeby wybiło nas to tam, czyli tutaj pomarańczowy musimy stawiać, niebieski tutaj, ale to i tak wydaje mi się, że to będzie za mała prędkość. Dobra, sprawdźmy jeszcze raz pomarańczowy nad drzwiami. Straciłem już niestety trochę pęd. Spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Ha! Raz nawet nie doleciałem na spokojnie na drugą stronę. Dobra, ja chyba wiem. A nie, na tym portalu nie da się postawić, ale na tym da się postawić portal. Dobra, rozumiem, rozumiem już po co jest ta platforma tak naprawdę. Oj, przekombinowywałem, za dużo przekombinowywałem. Teraz na to wpadłem, przecież jak ta platforma się otworzy, to ona się pod odpowiednim kątem ustawi do góry, jak nacisnę ten przycisk, więc potem tylko wystarczy tak naprawdę znaleźć się tutaj na szybko i zeskoczyć tam i się wybić odpowiednio, w sensie na dół. Tylko tego portalu pomarańczowego muszę teraz nie ruszać, muszę sobie trochę tylko poprawię, więc to wcale nie jest takie trudne. W momencie jak zrobię tutaj portal, naciskam przycisk. Stawiam portal, wychodzę tutaj i skaczę. O, i doskakuję bez problemu tutaj. Więc to wcale nie było takie trudne. Właściwie to było łatwe, a ta platforma mi jest tutaj tylko po to, żebym na spokojnie... kompanion Cuba mógł... Kompanion, właściwie zwykłego Cuba mógł przeskoczyć. O, nie wpadłem na coś tak prostego. Szkoda, szkoda, bo to było naprawdę, naprawdę zacne. Ale cóż, dobra, nie chce mi się czekać na... Nie chce mi się czekać na tego całego naszego... A może powinienem poczekać? Chyba jednak powinienem poczekać na naszą platformę. No cóż, no, nie ukrywam, że się bawię. O, Cube jest tam z powrotem. Ależ popsułem, ależ popsułem. Dobra, zróbmy to zgodnie z założeniami twórców. Ależ chciałem wykombinować i popsułem. A to było takie proste, wystarczyło tylko odgiąć to i... otworzyć w odpowiednim miejscu. Oj, teraz widzę, że za każdym razem jest praktycznie skok udany. W sensie w tej zagadce. No ale cóż, no, próbowałem to przejść na trochę inny sposób, niekoniecznie dobry. W sensie próbując się najpierw wybijać
stąd w dół nabierać prepędu i stamtąd wybijać się w tą stronę, żeby postawić w pewnym momencie portal tutaj nad tym i dostać takiego pędu, żeby tam przeskoczyć. No ale cóż, no, nie udało się. No i tak się kończy zabawa w momencie, kiedy się przekombinowywuje. Nie wiem, czy to jest, wolę nie wchodzić. Nie wiem, czy postawiłem ten niebieski portal. Może tam właśnie na dole? Może właśnie tam na dole jest postawiony. Dobra, już zrobimy to zgodnie z założeniami twórców. W końcu to przedostatni test. No i tak właściwie z tego co widzę, chyba najdłuższy odcinek, tak mi się przynajmniej wydaje. To nie w ten sposób, co tam, tylko po prostu zrobimy to w ten sposób, żeby przeżyć. No, najprostszy sposób. Okej, widzę, że ten przedostatni test jest... Widzę, że ten ostatni test jest naprawdę długi. O tak, ale już mi się podoba ten test. Dobra, pomarańczowe portale stawiamy na platformach. A niebieskie stawiamy. Ile razy ja tu umrę? Dobra. Jeszcze raz. Tutaj pomarańczowy, tutaj niebieski. Teraz to widzę, że popsułem. Strasznie popsułem. Dobra. Tutaj zrobimy sobie pomarańczowy. Vital testing apparatus destroyed. Tu pomarańczowy, czyli tam będziemy musieli postawić niebieski w takim razie. Cyk, niebieski. Aaaa, spadłem do kwasu. Potrafię sobie trafić w portal. Za duży kąt nabrałem. Kąt, w sensie nie skalibrowałem. I cyk, pomarańczowy teraz. I teraz niebieski. Okej. Dobra, dajmy tam pomarańczowy na przykład. A tu sobie damy niebieski w takim razie. Well done. I jesteśmy przy końcu. Be advised that the next test requires exposure to uninsulated electrical parts that may be dangerous under certain conditions. For more information, please attend an Enrichment Center Electrical Safety Seminar. Kusi mnie, żeby tam jeszcze skoczyć i się pobawić z tym. O! Dolatuje to mój portal, naprawdę? Że niby tak nisko? Nie no, powinien dolecieć. A nie doskoczę, zginę jeszcze i... Odcinek będzie trwał... Zamiast kilkunastu minut będzie trwał pół godziny albo godzinę bez sensu. Poza tym i tak zbyt długo się tutaj bawiłem, więc uważam, że nie ma sensu. No dobra, w takim razie ja dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek, tym razem na ostatni test. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.